Proszę Państwa, zamiar likwidacji szkoły podstawowej jest to projekt prezydenta rzut 1101. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta przedstawić do projektu. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, projekt prezydenta jest efektowa uchwała Rady Miejskiej Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Krakowie w Krakowie w Dzielnym Przestępczym. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować szkołę podstawową nr 52 w Krakowie, czyli do 2033. Likwidacja, o której mowa w punkcie 5, w powyższym mniejszym uchwale zostanie wydana na podstawie wyrażeń uchwały miasta. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Państwa radni, bardzo proszę o głosu. Pan radny Rudnicki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. O wynikach pracy, o tym, co dzieje się w szkole podstawowej 52, na pewno opowiedzą rodzice i dyrekcja tej szkoły. Ja nie chcę dlatego na tym rozmawiać. Pragnę tylko zaznaczyć, że ta szkoła, utrzymanie tej szkoły, koszt utrzymania ucznia oscyluje wokół 7900 zł, a więc o kilkaset złotych więcej niż średni koszt utrzymania ucznia w innych szkołach podstawowych w mieście. I to o wiele więcej nie sądzę, aby to był powód do likwidacji szkoły podstawowej w mieście. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów przed gimnazjum, to tylko jeden punkt na 40 punktów odbiegają one od średniej. Czy to jest powód, aby likwidować tę szkołę? No nie sądzę, że to była taka. Szanowni Państwo, że jeśli można prosić, pozwólmy Państwu, ja podam na swoje zadanie. Jeżeli Państwo uważali, że zasłużyłem, to poproszę o czas na końcu, a tak będzie szybciej i sprawniej. Pragnę także podkreślić, że ta szkoła, która za program naprawczy, musimy tylko dać szansę na jego wdrożenie. Ale rzecz, o której ja chciałem powiedzieć, ponieważ inne argumenty na pewno się pojawią, to zupełna absurdalność według mnie przenoszenia uczniów z tej szkoły do szkoły nr 100 i likwidacji tej placówki, ponieważ ona w tym miejscu topograficznie jest po prostu niezbędna. Ja przepraszam, że to taki tylko prezentacja bardzo słabo opracowana graficznie, zrobiłem ją na tablecie pierwszej części sesji, więc jest może nie porywająca, ale nie chodzi. Proszę spojrzeć, to szkoła podstawowa 52 na mapie dużej części 3. Tutaj oszczędzonymi chodnikami, ale i tamnie oraz drogami o strefie ograniczonej szybkości do 30 km na godzinę dochodzą do niej uczniowie z jednej połowy osiedla Dywizjonu Czystaczek, ale nie tylko, bo uczniowie przechodzą także przez ulicę Stella Sawickiego, którzy woleli się zapisać do tej szkoły niż do innych, z ulicy Skarżyńskiego i z osiedla Akademickiego. Również podobnymi drogami docierają do szkoły z drugiej części osiedla Dywizjonu Czystaczek. Jest to obrót zespolony, więc mimo że zasadnicza część uczniów z osiedla drugiego pułku uczęszcza do szkoły 155, to również z drugiego pułku przychodzą tutaj uczniowie. A tutaj w tym okręgu macie Państwo zaznaczony teren inwestycyjny, na którym powstanie osiedle Avia. Osiedle Avia, w którym jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, który być może zmniejszy gęstość zaludnienia, ale według informacji od inwestora mamy tam mieć około 4,5 tysiąca mieszkań. Nowych mieszkań, oczywiście. Czy to, proszę Państwa, wyglądać tak, czy ci wszyscy uczniowie istniejących osiedli i z terenu inwestycyjnego Avii mają docierać do szkoły 100? Proszę Państwa, przepisy mówią, że takie dojście nie powinno liczyć więcej niż 3 km. No rzeczywiście nie liczy, bo z ulicy Skarżyńskiego jest to według Google na 1,8 km. To jest mało, to naprawdę tak mało, że musimy dorównywać do takich parametrów i stwarzać konieczność, aby dzieci codziennie przemierzały prawie 2 km. Wiecie Państwo, że nie musimy, bo przecież wiele osób dowozi dzieci do szkoły. No tak, ale droga dojazdu to prawie 3 km. Ponieważ nie ma bezpośredniej komunikacji przez środek osiedla Dywizjonu 303, trzeba je objechać naokoło. 3 km samochodem może nie dużo.
tą spowodą, dziennie 12 dla każdego rodzica. 2,8 km to tylko 200 metrów więcej niż, jak czytałem wczoraj w gazecie wyborczej, pierwsza linia tramwajowa w Tarnowie. Jedna z trzech pierwszych w Polsce, a więc chyba jednak protest pod. Proszę Państwa, czy my musimy zmuszać rodziców do tego, aby tak to zorganizować im życie? Czy musimy zmuszać dzieci, aby szły do szkoły o wiele gorszym standardzie trzymania budynku? Czy musimy w końcu, teraz przepraszam, przejdę do innego dokumentu, czy musimy w końcu stworzyć sytuację, w której potrzeby rozwojowe dzielnicy będą niezaspokojone? Urząd Miasta utrzymuje, że wie o tym, jak będą rozwijały się czyżyny i ile powstanie na tym terenie mieszkań. Wątpię, bo ja nigdy takiej informacji z Urzędu Miasta nie otrzymałem, ale tą informację znam na nieruchomości. Dzięki uprzejmości rodziców zresztą dostałem informację o tym, jak szacuje się rozwój czyżyn, nie na podstawie budżetu, tylko na podstawie własności terenu i zamierzeń inwestycyjnych konkretnych deweloperów. I ja postaram się w skrócie odczytać. Przy ulicy Marii Dąbrowskiej Lasta Invest realizuje budowę osiedla obejmującego około 400 mieszkań w pierwszym etapie. 1000 planowane na pierwszy kwartał, przepraszam, 100 mieszkań już na pierwszy kwartał 2013 roku. Drugi etap, kolejne 100 2014, trzeci i czwarty, 200 mieszkań w kolejnym roku. Rejon Ekstrema Sawickiego, spółka Budimex realizuje wspomnianą już inwestycję osiedle Avia. 164 mieszkania z terminem oddania w trzecim kwartale tego roku. Kolejne etapy przygotowania, docelowo 4,5 tysiąca mieszkań. Kolejne, przy ulicy Marii Dąbrowskiej spółka Atalesa realizuje pierwszy etap inwestycji, 377 mieszkań z terminem oddania, pierwszy kwartał 2014, drugi etap, około 370 mieszkań w przygotowaniu. Przy ulicy Chymka spółka Prolins realizuje inwestycje 105 mieszkań z terminem oddania w 2014 roku. Przy ulicy Jana Pawła II spółka Instal Kraków realizuje inwestycje 144 mieszkania z terminem oddania w 2013 roku. Są wiarygodne dane? Tak, od deweloperów. Szanowni Państwo, jak widać, te zamierzenia opiewają na około 6 tysięcy mieszkań. 6 tysięcy mieszkań to jest 3 osoby na mieszkanie. Może nie musimy przejmować średniej 3, ale jakieś 15 tysięcy mieszkańców. 15 tysięcy mieszkańców przy 25 tysiącach dotychczasowych mieszkańców dzielnicy 14 Krzyżyny. To rozwój, na który miasto musi być przygotowane, bo on ma nastąpić w kolejnych latach. Nie chciałbym, aby ci mieszkańcy, którzy kiedyś prowadzą się do Krzyży, stanęli przed sytuacją, że nie będą mieli gdzie zapisać swojego dziecka do szkoły podstawowej. Nie chciałbym o tym, aby za kilka lat o tej kadencji mówiono nie o jako o reformatorach krakowskiej oświaty, ale o kadencji oświatowych urzędów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. No ale nie ma. Kto się zgłasza, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent. Po raz pierwszy akurat Jurek powiedział to, co ja również chciałem powiedzieć. Usłyszała Pani program na praktyce. W tej szkole jest taki program. A więc nie danie im szans powoduje tak naprawdę to, że o tym, co dzisiaj od rana mówimy, że trzeba wdrożyć programy naprawcze, szkoły, które wprowadzają, tak naprawdę nie potrzeba wdrażać, bo trzeba je zamknąć. My się tak nie zrobimy, skoro taki program powstał, jest i ta szkoła ma w przyszłości, jak usłyszeliśmy, przybyć tych uczniów ze względu na to, że tam naprawdę jest teren budowlany, w tej chwili bum budowlany, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Więc pytam kolejny raz, po co taki projekt powstaje? Czy Państwo analizowaliście jako Wydział Edukacji? Analizowaliście ten program naprawczy, czy analizowaliście, czy Pani Prezydent analizowała i służby, które wokół Pani są, analizowaliście również to, że tam tych mieszkańców przybędzie. Myślę, że nie. Warto do tej szkoły podjechać, warto zaznajomić się z obiektem i powiedzieć, co
sobie, że ta szkoła ma rzeczywiście przyszłość i nie warto jej wygaszać po to, żeby dzieci musiały chodzić prawie 3 km do szkoły. I tym bardziej, że powstaje przyjazna prawa w Polsku, a więc tam będzie jeszcze dalej do tej szkoły, której planujecie, do tej szkoły z tego, żeby dzieci chodziły do tej szkoły. Więc warto się na tym pochylić, a nie tylko przygotowywać drugi, które niczego tak naprawdę nie istnieją. Niczego. Dziękuję. Jeżeli pan Dzieba za bardzo, to jest nie. Pierwszy pan Soni, bo to już czeka czasu. Potem pani Nowak, pan Dzieba. Proszę Państwa, jest taki pomysł, aby ta szkoła w zasadzie została, można powiedzieć, w tym samym miejscu, w tym samym budynku, znaczy w tym samym miejscu. Otóż można to teoretycznie i praktycznie zrealizować w ten sposób. Szkoła ta, Jurek Kruczakiewicz jest tutaj, szkoła ta sąsiaduje ze zespołem szkół nr 14. To w ogóle kiedyś tam chodziło około 900 osób tą szkołę, ten zespół szkół 14, przejąć szkołę, 52, plus do tego nawet, bo jest na to, są na to miejsce, jest na to miejsce zespół szkół ogólnokształcących nr 16. I ponieważ ten zespół ma być rozwiązany, ten 16, jeżeli by się znalazł tam, to nie wiem, przez wygaszenie, to nie jest właśnie organizacja, ale wszystko, budynek by zespołu szkół został zwolniony, numer 16, szkoła 52 by została w swoim miejscu, a no i chyba wszyscy byliby w jednym miarę zadowoleni. To jest jedna sprawa. A drugą sprawę mam do kolegów sympatycznych, nie wiem, tak jest w spisu, ale nie tylko, to taka uwaga. Nauczyciele często mówią, że rzucanie, że mówię do was, że rzucanie wzrok o ścianę. Pani prezydent, po raz enty mówi, że to nie jest żadna reforma. A państwo ciągle mówicie o reformie. Ja myślę, że to nie jest reforma oczywiście. Zgadzam się z tym, co pani prezydent mówi. Przepraszam, ale pan ma prawo powiedzieć, a państwo się macie prawo do głosu zapisać. Jakbyście państwo słuchali, to byście widzieli, co to jest, bo pani mówiła już parę razy. Ja nie będę tego powtarzał, trzeba go słuchać. I teraz tak, muszę niestety powiedzieć coś jeszcze, bo to tylko nie tylko do państwa, bo nie wiem, co ma być miernikiem w ogóle tak. Słabe nauczanie to nie jest miernik. Ilość wydanych pieniędzy to nie jest miernik. Puste sale to nie jest miernik. No nic nie jest miernik, tylko z tego nie wiem. Wymyślmy jakieś zupełnie nową jednostkę miary i zaczniemy to stosować. Bo ja bym chciał usłyszeć od państwa, szanowny panie Stanisławie, jakiś pomysł na właśnie, nie wiem, na reformę czy na wygaszanie, bo problem jest. Ale nie jesteście państwo w sprawie, bo za to nie będzie praw. A państwo zmuszacie teraz swoimi wystąpieniami, które ludzie wolą ręce oklaskami. Ale to nie trzeba zostać prezydentem, wystarczy brać udział, zgłosić się do pani prezydent, bo pani tego nie wyrzuci, brać udział w takich rozsadach, likwidacjach. Ale tutaj chyba, no tak, nie będzie praw za to. Proponuję, proszę państwa, dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Bardzo proszę pan, nie ma pan nosa. Potem pan radny Dzieba, potem pan radny Dzieba. Mam wyjątkową przyjemność, panie radny, mówić razem po panu, a nie odwrotnie, jak zwykle bywa. Ale panu plecy mówię tylko. Ale chciałbym panu powiedzieć, że po pierwsze, już padło coś takiego, że oczywiście, że są szkoły elitarne, ale są szkoły też dla wszystkich uczniów. To są szkoły rejonowe. I tam mają prawo iść wszyscy uczniowie. Miernikiem takiej szkoły, proszę pana, jest to, jak się z tym dzieckiem pracuje. Jeżeli pan ma mierniki, pan mówi o miernikach, no to proszę nam zdradzić tam wspaniałą informację. Teraz, jeżeli mówimy o współpracy z
współpracy co do likwidacji szkół, jak tutaj pani prezydent powiedziała, taki rozwój prowadzić Klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, dlatego że uważamy, że są pieniądze na edukacji w mieście Krakowie i na edukację w mieście Krakowie i to są pieniądze, które są marnowane na inne sprawy, nie będę się powtarzać. Można zawsze znaleźć pieniądze na edukację. Można to w tym momencie, kiedy praktycznie mamy mniej dzieci w szkołach, nie wiem, że tu są, ale mniej dzieci w szkołach, to możemy przeznaczyć na lepszą opiekę, na lepszą dydaktykę i to warto. Zawsze warto. Zawsze warto na gościu na to, to inwestować. Jeżeli mówimy o szkole 52, jest absolutnie dla mnie niezrozumiały pomysł na to, żeby, ja mówię o samym pomyśle, ja się nie stosunkowuję w tej chwili do tego, czy to jest zasadne, czy niezasadne, bo od razu wiem, że jest niezasadne z mojego punktu widzenia, natomiast tak, mówi, ale mówi dlatego, że mam nasze argumenty. Zawsze, nie zawsze, proszę pana, powiedziała, będą pieniądze właściwie rozdawane w mieście Krakowie, będziemy rozmawiać o restrukturyzacji. Teraz nie mamy o czym, a o likwidacji, która nie jest restrukturyzacją, rozmawiać nie będzie. Jeszcze raz powtarzam. A teraz wracając do mojej wątpliwości, do mojego wielkiego zdziwienia. Jak można w uzasadnieniu czytam, że w skład pierwszego, nie wiem co to jest, ale pierwszego obwodu starannego, tam szkół podstawowych, położonych wyżej wymienionej dzielnicy, poza obwodem szkoły podstawowej nr 50, chodzi również o obwód szkoły podstawowej nr 155, osiedle drugiego pułku lotniczego 21. Czemu zatem nie ma pomysłu na to, żeby posłać dzieci do tej najbliższej szkoły, tylko przegania się przez ruchliwe ulice. Czy jest w ogóle jakiś pomysł na to, żeby zadbać o bezpieczeństwo dzieci w mieście Krakowie? No, nie wygląda na to. To jest dla mnie nielogiczne. Nie wierzę też w to, że faktycznie mówiąc o tym, czy dając projekt likwidacji tej szkoły, brano pod uwagę te osiedla, które powstają, te bloki. Nie wierzę i dlatego uważam, że te dane, które, o których państwo mówicie, żeby rzetelnie przygotowane, one nie były rzetelnie przygotowywane. I jeszcze jedno, są kraje na świecie, gdzie o dzieci bardzo się dba i nie mogą przejść dalej niż kilkadziesiąt metrów. Dlaczego my mamy nasze dzieci przeganiać 3 kilometry drogą, która nie jest bezpieczna? Na to naszej zgody, na pewno Klubu Prawa i Sprawiedliwości, skoro mówimy partyjnie, nie ma zgody. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rodzice, nauczyciele, Jureczku, ważne są te argumenty, te, o których mówiłeś i ja nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba ich zareagować, ale myślę, że w tym przypadku, to co powiedział Jurek Woźniaki, przedstawił, jak się to mówi, na komisji jakby, że to nie jest rozwiązanie dobre od strony bezpieczeństwa. Może nie. Natomiast Juleczku, mówię do Józka Pilcha, mojego zacnego solidarnościowca kiedyś, że to nie sztuka mówić, co się ludziom należy. To jest bardzo łatwe, prawda? Ja nie chcę dalej politycznie brnąć. Sztuka jest w waszym kierunku, bo wielu, bardzo wielu ludzi jest szacownych. To wasza sprawa, że mówicie, co się ludziom należy. Trzeba szukać rozwiązania. I dla wyobrażenia państwa, bo może pewnie nie wszyscy wiedzą, to jest jeden budynek szkoły, chyba nie ma takiego w Krakowie, gdzie tak obrazowo nie mieści się 7 komisji wyborczych. To jest taki budynek wielki, że siłą faktu jest to, nawet gdyby się nie nazywał, to jest to zespół szkół. I proszę Państwa, oderwanie w tym przypadku tej szkoły, bo nie wiem dlaczego, tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo argumenty, które znam z
są absolutnie za pozostawieniem. Może trzeba szukać rozwiązania innego. I Klub Platformy ma takie rozwiązania, ale nie jestem upoważniony, bo trzeba to przegadać z panią prezydent i znajdziemy rozwiązanie, żeby ta szkoła podstawowa została. Dziękuję. Dziękuję panu radnym. Proszę. Dyskut dzisiaj drugi dróg dotyczący szkoły podstawowej i chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że szkoła podstawowa są to dzieci najmłodsze, najbardziej to odczują, jeżeli Państwo dopuszczą do likwidacji, tym bardziej, że jest to szkoła w tym regionie jedyna. Oczywiście jest propozycja prezydenta, żeby dzieci przechodziły przez ulicę Rutliną, zresztą Marliną Dolskiej na osiedla Brytyńskie do szkoły, która jest blisko kilometr dalej od tego miejsca. To jest alternatywa. Tylko chcę przypomnieć pani prezydent, że taka instytucja jak Labuda czy Laburka już po prostu nie istnieje, gdzie stawały osoby bez pracy, bezrobotne, ze znakiem stopni i umożliwiały przemieszczanie się dzieciom, no, bezpiecznie przemieszczanie się na drugą stronę. Już czegoś takiego nie ma. Nie jest to też o rejon, gdzie jeździ objazdowo samochód czy autobus dowożący dzieci do szkoły, tak to się dzieje na Brzeżach Gdańskich. Jest to centrum ruchliwego, centrum miasta i wydaje mi się, że nie jest to warte, żeby narażać dzieci na w przyszłości na niebezpieczeństwo, bo nie wszystkie dzieci poruszają się samochodami swoich rodziców. Jest część dzieci, która się porusza pieszo i w szczególności trzeba wziąć pod uwagę te dzieci, które już można puszczać do szkoły samodzielnie. To jest wtedy największe zagrożenie. W związku z tym, tak jak przy projekcie pierwszej szkoły podstawowej, proponuję panu prezydentowi rozważenie, żeby wycofać ten próg również dla tej szkoły podstawowej, dla kolejnej także. Dziękuję panu bardzo. Proszę pan Sonik Budniarski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Radni. Ja w Szkole 62, Szkole Podstawowej byłam niedawno, pierwszy raz zresztą i byłam zdumiona, jak piękny to jest obiekt, duży, położony w parku i w związku z tym zastanawiam się nad tym, jak można tę szkołę uratować, tak żeby ten budynek dalej na cele edukacyjne wykorzystać. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Teraz zresztą jest propozycja Rady Dzielnicy, aby utworzyć zespół szkół podstawowych i przedszkole lub jeszcze inaczej spowodować, że ten budynek się zapełni. Natomiast chciałam zwrócić Państwu na jedną rzecz uwagę, co było wielokrotnie podkreślane na spotkaniu z rodzicami tej szkoły, że propozycja, aby dzieci chodziły do szkoły podstawowej na osiedle Albertyńskie, jest złą propozycją. Nie tylko ze względu na to, że muszą przekraczać przechodzić przez ruchliwą ulicę, ale w związku z animozjami, jakie są pomiędzy jednym osiedlem a drugim. I niestety to jest fakt i trzeba sobie z tego zdać sprawę, że trudno nagle te dzieci jakieś tam małe nienawiści zakopać i żeby te dzieci, powiedzmy sobie, razem funkcjonowały. Takie niestety są takie realia. Proszę, żeby to też wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Jeden z prezesem Stowarzyszenia Społecznych Szkoły Podstawowej nieraz, że tak powiem, dokładał też i wydziałowi edukacji, ale nigdy nie uważałem, że tam jest banda, nie wiem, górni, uczniaków i tak dalej, bo proszę Państwa, wypowiedzi niektórych to tak, nie widzieli, nie słyszeli w ogóle wszystko, z tym trzeba patrzeć do końca. To nie było niepowiedziane, ale nie można przejść tak pracy, dezawuować do końca.
Mam wrażenie, jakby Państwo w Wydziału Edukacji w ogóle nie znali szkół, nie znali terenu, bo pytania kolegów nie znają się. Dziękuję panu. Ja to Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć tutaj o sprawie, która w mojej głowie się po prostu nie mieści. Znaczy, nie jestem w stanie zrozumieć tego, że argumentem, nie mogę zresztą w to uwierzyć, argumentem, który pomija sprawę, ta szkoła jest co jakieś rozwiązanie, podejrzewam, które w jakiś sposób zapewnią tą szkołę i spowodują to, że ona będzie funkcjonowała dalej. Ale proszę Państwa, bardzo bym prosiła, żebyście wy, jako dorośli ludzie, nie opowiadali takich rzeczy, które w jakiś sposób sankcjonują bandytyzm. Znaczy, sankcjonują i pokazują, że jest to możliwość, która będzie wpływała na jakiekolwiek nasze decyzje. Mówiąc o tym, że w jednej szkole są kibice czy kibole, tam są inni. Proszę Państwa, w mojej głowie to się po prostu nie mieści. Tak, w szkole podstawowej. Proszę Państwa, to jest dla mnie rzecz, która uwłacza jakiejkolwiek argumentacji. Bardzo bym prosiła, żeby tego typu rzeczy nie stosować. Nauczyciele, którzy boją się uczniów, dorośli ludzie, którzy opowiadają, i to idzie do mediów, że są kibolskie w szkole podstawowej antagonizmy, znaczy, że my, jako dorośli, sankcjonujemy ten bandytyzm, który się robi już na poziomie podstawowym. Proszę Państwa, to przekracza moje możliwości percepcji. I kolejki, bardzo proszę, żeby tego wypadku absolutnie się nie powtarzały. A jeżeli coś takiego jest, to może zadać szkół amerykańskich. Właśnie, gdzie funkcjonują tego typu sytuacje, może jakiś pomysł osób trzeba zatrudnić, jeżeli wy sobie poradzicie, z tym nie poradzicie. Dziękuję. Dziękuję, to był ostatni głos. Pani prezydencja, teraz zbierze do przyjęcia. Jeszcze pan, bardzo proszę, bardzo proszę, bo nie zabrać. Co? Proszę podzielić, bo nie słyszymy. Ja przepraszam, nie chciałem używać tego rodzaju argumentów, ale koleżanko Radna, ja tam byłem na dwóch osiedlowych zamówieniach. Dziękuję bardzo. Brawo! Mamy całą rzeczę Państwa, więc będziemy też prosili o skrótkie wysokie. Chciałbym odpowiedzieć na długości pana radnego Księżniczka. Szanowni Państwo, przyczyną z przyczyn, dla których z roku na rok składamy się do uczniów w tej szkole, to jest przede wszystkim duża ilość innych szkół. Szkół nieprowadzonych przez samorząd. Na tym osiedlu działają dwie szkoły niesamorządowe. Szkoła Salezjana, szkoła bezpłatna, publiczna i nie dotyczy szkoła społeczna do transportu. Zatem nasz szkolny, nasz szkolny, powodem wyróżnienia się w związku z niczym demograficznym, bo jest faktem, nie jest to obraźliwe, panie radna Prysiele, na nikogo, w związku z niczym demograficznym dwie szkoły na tym osiedlu, i szkoła, którą miała na to szkoła, która rzeczywiście ogromnie się stara, bardzo intensywnie swoje pole, żeby być szkołą atrakcyjną. Natomiast trudno jest wobec takiej konkurencji tę atrakcyjność utrzymać. To prawdopodobnie jest powodem tego, że z roku na rok spada liczba uczniów i ta szkoła znajduje się w związku z tym, na niskim poziomie. Nie mogę się zgodzić z panem przewodniczącym Wilkiem, że wy tylko przygotowujemy drugi, jak pan chciałem powiedzieć. Dlatego, bo między innymi opracowaliśmy program naprawczy. To nie szkoły opracowały program naprawczy. Tylko właśnie ta szkoła bardzo solidnie i bardzo odpowiedzialnie wdrożyła zalecenia podane przez, wypracowane przez Wydział Edukacji. Tutaj Państwo marzą o jakimś pomyśle, który by oczywiście może powiem Państwu już tam nie byli. Jak wygląda ta szkoła? Są trzy wielkie gmaszyska, które uczą się we kilka tysięcy uczniów. Każdy z tych budynków jest bardzo porządny, bardzo solidny i zadany. W dwóch rynkach, każdy z tych budynków mieści się inny typ szkoły.
jeden liceum, drugi gimnazjum, trzeci szkoła podstawowa. Gimnazjum i liceum tworzą zespół, gimnazjum i liceum tworzą zespół szkół, który jest wykorzystywany w minimalnym stopniu. 2,2 średnie wykorzystanie tych sal. To jest zresztą powód, dla którego chcemy tam przenieść inne szkoły, żeby chociaż trochę zamówić ten budynek, który jest bardzo ważny z punktu widzenia interesów osiedla oraz z punktu widzenia interesów miasta, żeby funkcjonował jako szkoła, ponieważ ma wspaniałą infrastrukturę. Zarówno dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i ma znakomitą infrastrukturę sportową. Dlatego na pewno ten kompleks musi służyć edukacji. Natomiast szkoła podstawowa nie bardzo w naszym przekonaniu ma rację bytu, no bo z roku na rok jest to szereg. Natomiast pytają Państwo, czy pewną szansą na rozwój tej szkoły nie są powstające w pobliżu osiedla. No, na razie tych osiedli nie ma. Na razie nie ma gminy. Natomiast takim zabezpieczeniem dla ewentualnych przemian jest fakt, że pozostaną jako szkoły samorządowe szkoły usytuowane w dwóch olbrzymich budynkach, w których kiedy zaistnieje potrzeba, będzie można przesunąć nazwę do liceum tworzące szkół w jednym budynku, bo jak powiedziałam, 2,6 wykorzystamy tych budynków, a trzeci ewentualnie przeznaczyć na szkołę podstawową. Jest też inne rozwiązanie. Mianowicie w związku z tą dyskusją, jaką tutaj dotrzymam, pojawiło się też, to zgłosiło się do mnie Stowarzyszenie Pedagogów Interwiarnych, które jest na spotkaniu ze społecznością tej szkoły, to wstawały pomysły zgłaszane chyba przez Radę Wiceministra, mi się wydaje, bo mnie bardzo zarejestrowałam, takie pomysły, że można by było tej szkoły, że skłonna szkoła jest ważna dla wprawdzie nielicznej grupy, ale jednak grupy mieszkańców osiedla i pełną swoją decyzję, że może mogłaby pozostać w tym budynku jako szkoła niesamowita. I być może, że w ślad za tą propozycją, która tam została rzucona, zgłosiło się Stowarzyszenie Pedagogów Interwiarnych, które bardzo chętnie popierały tę szkołę jako szkołę publiczną bezpłatnie. Także jest jakaś nadzieja na takie bezkonfliktowe rozwiązanie tego problemu. Dziękuję. Teraz dopuszczę do głosu Państwa z galerii. A jeszcze ma radę do rzeczy. Dziękuję bardzo za możliwość w drugiej turze. Króciutko, ale kilka rzeczy nam wymaga pewnego wyjaśnienia. Owszem, rozumiem, że są tam szkoły niesamorządowe, ale salezjanki to przede wszystkim w pierwszej kolejności przyjmują dzieci z osiedla Kościuszkowskiego, a więc już spoza obwodu, o ile się orientuje, spoza obwodu szkoły 52. Zresztą bardzo dużo dzieci w tej szkole jest w ogóle spoza obwodu. Natomiast sytuację szkoły społecznej, tak się na pewno pani prezydent zna dokładnie. Też ja też znam, nie wiem, czy dyrektor Piotrkowski dalej tam jest dyrektorem, czy się zmienił, ale kiedyś miałem z nim bliski kontakt i wiem, że uczniowie tej szkoły to są osoby z najróżniejszych stron Krakowa. Także akurat funkcjonowanie tej szkoły w tym miejscu nie ma żadnego wpływu na odciążanie innych placówek edukacyjnych położonych w najbliższym rejonie. Chciałem także sprostować to, że ta szkoła nie dysponuje ogromnym trzysegmentowym budynkiem, bo to jest jeden wydzielony segment z całego kompleksu, który kiedyś, wtedy kiedy ja kończyłem tą szkołę, bo również jestem jej absolwentem, wtedy kiedy ona liczyła mnóstwo oddziałów rzeczywiście i funkcjonowała w całym budynku. Ale wtedy były klasy chyba do J albo do K, jak pamiętam. E. Dziękuję. Na koleżankę mniej więcej z tego samego pokolenia. W tej chwili jest to jeden mały segment, a całą resztę zajmuje zespół szkół ogólnokształcących numer 14. I tutaj też, nawiązując jeszcze do wypowiedzi koleżanek i kolegów, pojawiła się taka koncepcja, żeby szkołę podstawową numer 52 włączyć do ZSO numer 14. I ja uważam, że jest to rozwiązanie na pewno, najlepiej by było, gdyby cała koncepcja likwidacji,
przeniesienia tej szkoły została zaniechana. Natomiast jeżeli ze względów ekonomicznych jest to jakieś rozwiązanie, to przy założeniach, bardzo ważnych założeniach technicznych, takich, że ta część zostanie wydzielona, to znaczy będzie zachowane bezpieczeństwo związane z separacją uczniów ze szkół innego szczebla od uczniów szkół podstawówki. Będzie to pewna zmiana administracyjna, która by tylko umożliwiła wprowadzenie pewnych oszczędności ekonomicznych, ale z drugiej strony gwarantowała pozostawienie tej szkoły uczniami, które są w tym miejscu. To jest rozwiązanie, które można rozważyć, ale tak jak mówię, pod pewnymi warunkami, bo bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze. Nie znam stowarzyszenia PKB, tylko że trudno mi się odnieść do tej propozycji, po raz pierwszy ją słyszę. Wiem, że to jeszcze na koniec powiem tyle. Rada Dzielnicy będzie podejmowała uchwałę w tej sprawie. I z tego, co wiem, w tej uchwale zwróci się o rozważenie właśnie tej możliwości włączenia Szkoły Podstawowej 52 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14. Wiem, że to jest rozwiązanie rzadko spotykane, natomiast no, takie zespoły funkcjonują. Zespół Szkół nr 4 w Tarnowie i na to kuratorium wydało zgodę, bo wiem, że pojawiły się takie obiekcje, aby czy na pewno ta zgoda zostanie wydana. Tym niemniej, tak jak mówię, najlepiej by było, aby szkoła funkcjonowała dalej. Rozmawiamy jednak, chodzi o bezpieczeństwo dzieci, o komfort, o to, żeby mogli dalej to dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o głos do puszczę Państwa z galerii. Przypieszam, że Pani Dorota Gajewska pierwszy. Tylko nie wypoznał na tym jeszcze Pani... Pani Rada, ja to zrozumiem. No ja zresztą, proszę przyjechać. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Rady Rodziców Szkoły nr 52. Chciałam głęboko zaprotestować przeciwko likwidacji naszej szkoły. Chodzi nam przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych dzieci. Mój przedmówca, pan Jerzy Bosiankiewicz, przedstawił Państwu bardzo wyraźnie mapę, ale nie przedstawił jednej rzeczy, że jeżeli dzieci będą, że tak powiem, dostaną się, przejdą do szkoły nr 100, tam będzie, że tak powiem, dwuzmianowość. I to jest absolutnie pewne, ponieważ będzie 19 oddziałów. Dwuzmianowość to jest także godzina 10.30, więc pozbawienie dzieci możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Dzieci z części osiedla, od strony ulicy Starzyńskiego, nie mogą dojechać, muszą pokonać te wszystkie trzy osiedla, żeby dostać się do szkoły 100. Został zlikwidowany autobus, który mógłby je ewentualnie dowozić, to była linia 142. Linią 142 dzieci ze szkoły podstawowej musiały przejechać 5 przystanków. Pomyślcie Państwo, to są małe dzieci ze szkoły podstawowej. Żeby dojechać autobusem do szkoły, proponowali przez panią prezydent, dzieci w tym momencie musiałyby się przesiadać. Musiałyby przejechać 3 przystanki razem z przesiadką i wracać na pewno po godzinie 16, pomyślmy o godzinach wieczornych. Byłaby dwuzmianowość, a więc też, że tak powiem, jest to ograniczenie bezpieczeństwa dzieci. Jednym z nieprawdziwych danych dotyczących naszej szkoły jest zbyt małe obciążenie selekcyjnych. Absolutnie się z tym nie zgadzamy. W naszej szkole są prowadzone zajęcia edukacyjne, nie tylko zajęcia lekcyjne, ale zajęcia pozalekcyjne, kółka wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, kół przedmiotowych oraz warsztaty organizowane razem ze szkołą i z klubem 303. To są warsztaty organizowane na terenie szkoły i są organizowane dla dzieci. Mamy bardzo dobrą bazę edukacyjną. Mamy wyremontowane sale, wymalowane, przystosowane dla dzieci, dla małych dzieci, dla dzieci 5- i 6-letnich.
historii, przyrody, matematyki i innych. I do sali informatycznej są dopuszczane dzieci z nauczania początkowego. Następną rzeczą, którą, że tak powiem, otworzyliśmy na 30-lecie naszej szkoły, jest to specjalistyczna sala do nauki języków obcych, gdzie każde dziecko ma swoje stanowisko i, że tak powiem, robimy i reformujemy w tej szkole system. Ja tą szkołę znam od 17 lat. Jestem matką szóstki dzieci. Czwórka dzieci tą szkołę skończyła. Są przedsiębiorcami, studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczniami jednej z najlepszych szkół średnich w tym mieście. Dwójka dzieci jest dalej w szkole 52. I mój syn 6 lat temu rozpoczął tam szkołę. W pierwszej klasie moje dziecko nie było w stanie rozpoznawać liter. Pod koniec pierwszej klasy nie umiał czytać, jeżeli tekst nie rozłożyło mu się na sylaby. Dzisiaj, w tym roku kończy tą szkołę. Jest uczniem wzorowym, wyróżniającym się, bierze udział w olimpiadach przyrodniczych. Proszę Państwa, to jest wysiłek nauczycieli tej szkoły. To jest szansa dla temu dziecku. Panie Prezydent, mój syn nie zostałby przyjęty do szkoły salezjańskiej. Po prostu zostałby wyeliminowany i nie zostałby przyjęty do szkoły społecznej, którą pani powiedziała, że jest na naszym posiedzu. Nie dano mu do szans. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Przemyślcie to i zastanówcie się nad nami. Jesteśmy waszymi, tak powiem, mieszkańcami, a te dzieci kiedyś będą waszym wyborcami. Dziękuję. Magdalena Krybunca, nauczycielka szkoły podstawowej 52, kształcenie zintegrowane. Pani wiceprezydent, szanowni państwo. Jako przedstawicielka grona pedagogicznego szkoły 52 chciałabym zaprezentować oficjalne stanowisko dyrekcji i nauczycieli. Nie zgadzamy się z argumentami zawartymi w uzasadnieniu i w związku z tym pragniemy złożyć następujące wyjaśnienie. Nasza placówka jest szkołą, która posiada idealną lokalizację. Położona w pobliżu parku lotników, z dala od ruchliwych ulic, obok niedawno powstałego ogródka jordanowskiego. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, a rodzicom komfort, ponieważ ich pociechy mogą same pokonywać drogę do i ze szkoły. Poza tym placówka, w której uczy się prawie 200 uczniów, jest przyjazna i kameralna. Dzięki temu, że nikt z naszych wychowanków nie jest anonimowy, nie ma tu przemocy. A każdy, nawet najmniejszy konflikt, jest natychmiast rozwiązywany. Szkoła sprzyja dzieciom nie tylko zdolnym, który umożliwia wszechstronny rozwój, ale także tym, które mają problemy. I gdyby nie wczesna pomoc, współpraca z rodzicami i specjalistycznymi placówkami nigdy nie miałyby szansy sobie poradzić. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od wielu lat pracujemy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Autyzm, zespół Aspergera, ADHD. Do pracy z którymi jesteśmy przygotowani i osiągamy doskonałe efekty. Nadmienić należy, że te dzieci są przyjmowane do naszej szkoły od wielu lat. Były przyjmowane także wówczas, gdy nie mieliśmy problemu z liczebnością klas i są przyjmowane nadal. Ważne jest także to, że nie prowadzimy wstępnej selekcji uczniów. Podejmujemy każde, nawet najtrudniejsze wyzwania pedagogiczne. Przedstawione zatem w diagnozie wyniki w żaden sposób nie są adekwatne do rzeczywistości. Łatwo jest wykazywać sukcesy i osiągnięcia, gdy pracuje się z dziećmi zdolnymi bez obciążeń. Pełne uzasadnienie miałaby tutaj diagnoza przeprowadzona po przyjęciu uczniów do szkoły i przy ich odejściu. Kolejny argument ważny z naszego punktu widzenia to doskonała baza szkoły. Posiadamy pracownię informatyczną, pozyskaną ze środków unijnych, doskonale wyposażoną bibliotekę, otwartą ostatnią multimedialną pracownię językową. Wiele pomocy pozostanie w zrealizowanych projektów. Radosna szkoła, indywidualizacja nauczania, diament, pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Jesteśmy doskonale przygotowani do przyjmowania dzieci 5- i 6-letnich. W tym roku organizujemy warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, dziś przedszkolak, jutro uczeń, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W nowatorski sposób realizujemy tak zwane godziny artykułowe, między innymi organizujemy wycieczki, wyjścia do teatrów i muzeów. Ciekawie zagospodarowujemy dzieciom przerwy. Samorząd uczniowski pod kierunkiem i opieką nauczycieli organizuje bezpieczne zabawy malutkom. Od wielu lat, będąc placówką, która posiada certyfikat szkoły promującej zdrowie, dbamy, aby nasi uczniowie zjadali drugie śniadania w godnych warunkach podczas specjalnej przerwy śniadaniowej.
W oparciu o taką bazę jesteśmy w stanie zapewnić i zapewniamy naszym uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne, zarówno wyrównawcze, jak i rozwijające zainteresowania. Nie jest więc prawdą, że nie wykorzystujemy posiadanych sal lekcyjnych. Zazwyczaj zajęcia w nich, te obowiązkowe i dodatkowe, trwają do godziny 15, a nawet dłużej. Wreszcie argument, który nie może zostać pominięty, w pobliżu naszej szkoły powstaje osiedle, którego pierwsi lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań jesienią tego roku. Już teraz interesują się oni naszą placówką i deklarują chęć zapisania dzieci do naszej szkoły. Chcemy wobec tego faktu, władze nie mogą przejść obojętnie. Na koniec chcemy poruszyć kwestię, która została podana jako rozwiązanie i alternatywa dla naszych uczniów. Dzieci z naszej placówki miałyby kontynuować naukę w szkole STA. Chcemy zwrócić uwagę, że droga do tej szkoły jest zaprzeczeniem jakichkolwiek względów bezpieczeństwa. Przejście przez całe osiedle Wizjona oraz wielkie ulice sprawia, że nawet uczniowie starszych klas nie będą mogli tej trasy pokonać samodzielnie. W dobie, gdy wchodzi w życie nowa ustawa, która ma zapewnić już dzieciom dwuletnim miejsce w przedszkolu, a ich rodzicom dać komfort podjęcia pracy zawodowej, takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. I wreszcie, co z punktu widzenia pedagogów jest trudne do zrozumienia i jednocześnie nie może zostać wspomnienie milczeniem, to specyfika nowogórskich osiedli. Pomiędzy osiedlami Wizjona 303 i osiedlem Albertyńskim od lat istniała antagonizm, co zwiększa jeszcze niebezpieczeństwo, na które chce się narazić naszych uczniów. Szanowni Państwo, Radny Miasta Krakowa, prosimy o zrozumienie naszej postawy. W rocie nauczycielskiego ślubowania na pierwszym miejscu jest dobro dziecka. Od lat pracując z dziećmi staramy się być wierni tej zasadzie. Pozwólcie nam więc nadal ją realizować. Teraz w Wasze ręce pobierzemy największe dobro. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Cicka. Ja będę po dwóch minutach jednak prosił Państwa o wyhamowanie, bo po prostu już jest bardzo trudno, także bardzo proszę. Też czekaliśmy. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja występuję tutaj tak naprawdę w trzech rolach. Jestem rodzicem dziecka, które już chodzi do przedszkola, do naszej szkoły. Jestem nauczycielem tejże szkole, a także jestem przewodniczącą Rady Szkoły. I w związku z tym po naszych wcześniejszych przedmówcach, po Pani Nauczyciel oraz po przedstawicielce z Rady Rodziców, chciałam podsumować wystąpienie argumentami konkretnie i pod punktem. Nasza szkoła ma bardzo dobrą lokalizację, jest położona w sercu osiedla Wizjona 303, z dala od drugich ulic, w pobliżu dwóch przedszkoli, więc jeżeli rodzice mają dwójkę dzieci czy więcej, łatwo jest im po prostu koordynować swoje działania przy odbieraniu dzieciaków po zajęciach przedszkolnych oraz szkolnych. Jest to jedyna szkoła publiczna na osiedlu Wizjona 303, która wciąż się rozbudowuje. Jest możliwość korzystania przez nasze dzieci kontynuowania nauki w gimnazjum 36 oraz w liceum nr 13, z którymi ze szkołami współpracujemy. Szkoła ta jest przyjazna dzieciom 6-letnim. Moja córka jako 6-latka poszła do pierwszej klasy. Kosztowało mnie to dużo pracy, jak i jej wychowawczynie. Bo dziecko 6-letnie naprawdę potrzebuje bardzo dużego zaopiekowania. Nasza szkoła bierze udział w projektach unijnych. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, diament, kurczę, odkrywam siebie świat oraz indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3. Współpracujemy z Kościołem z parafią Brata Alberta, współpracujemy z klubem 303 oraz biblioteką publiczną. Już? Jeszcze nie Pani, ale ja to nominuję. Od siebie dodam bardzo konkretnie. Drugie moje dziecko jest obecnie w przedszkolu. Prawdopodobnie będzie to pierwszy rocznik, który będzie zmuszony iść jako 6-latek do szkoły przy połączeniu dwóch roczników. Nie wyobrażam sobie dwóch roczników, które przejdą do szkoły z to, żeby się tam uczyć i żeby były tak zaopiekowane, jakiego wkładu musiały użyć zarówno Panie nauczycielki, jak i ja, żeby dziecko w miarę bezstresowo mogło rozpocząć naukę jako 6-latek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pytanie na Pani, Pani Joanna Kwieśni. I teraz będziemy po dwóch minutach sygnalizować, żeby można było. Bardzo proszę. Proszę głośno, bo nie słyszę. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić list absolwentów naszej szkoły roczni 94-95, pod którą również się podpisuję.
bo jestem absolwentem tejże szkoły. List skierowany do Pani Prezydent. Szanowna Pani, zbulwersowana jest informacja, iż zapadła decyzja w sprawie likwidacji szkoły podstawowej nr 52, zlokalizowanej na osiedlu Dywizjon 303 w Krakowie. Jako absolwenci tejże placówki, wieloletni mieszkańcy osiedla drugiego półkolotniczego, a także rodzice przedszkolaka, który niebawem rozpocznie edukację szkolną, absolutnie nie rozumiemy powodów, jakim kierowały się organy prowadzące placówkę, podejmując taką decyzję. Szkoła podstawowa nr 52 rosła wraz z otaczającymi ją osiedlami, stając się ogniwem spajającym mieszkańców osiedla Dywizjonu i drugiego półkolotniczego oraz Kościuszkowskiego, jak wiele innych. Przez lata uczyła, wychowywała i zarażała pasjami. Rozwijała zainteresowania i talenty, wyposażała w wiedzę i wartości niezbędne do dalszej drogi edukacyjnej i życiowej. I wreszcie, w prosty i niezobowiązujący sposób budowała silne więzi emocjonalne, które zaowocowały wieloma przyjaźniami podtrzymywanymi do dziś. Czy w obliczu twardej, budżetowej arytmetyki takie wartości już nic nie znaczą? Decyzja, którą Państwo podejmujecie, ma dużo większe konsekwencje, niż mogłoby się wydawać. Zamykanie szkoły podstawowej to gwałt na lokalnej społeczności, jaką reprezentują mieszkańcy osiedla Dywizjonu 303 i osiedli ościennych. To fakt. To akt nielojalności miasta wobec jego mieszkańców. To obojętność na podstawowe minimum socjalne, które miasto powinno zagwarantować swoim mieszkańcom. Z pewnością nie jest to ta sama szkoła, co 20 lat temu, kiedy to w jednym roczniku było nawet 12-30 osobowych klas. Trudno zrozumieć, czemu szkoła podstawowa nagle przestaje być potrzebna. Nie zmniejszyła się liczba mieszkańców, ta z roku na rok rośnie wraz z kolejnymi inwestycjami deweloperskimi. A wielotysięczne osiedle to ogromna społeczność, swoiste miasto w mieście, które z pewnością powinno mieć pełną infrastrukturę. Podstawowych potrzeb, jak edukacja najmłodszych, nie zastąpią pozorne inwestycje w postaci rewitalizacji nieużytków. Mamy wrażenie, że dziura budżetowa krakowskiego magistratu spowodowała postrzeganie placówek o charakterze oświatowym i kulturalnym na równi z inkubatorami przedsiębiorczości. Likwidacja kolejnych szkół i domów kultury jest jednak pozorną oszczędnością. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze nie uratują budżetu miasta, gdyż w niedalekiej przyszłości trzeba je będzie zainwestować w kolejne projekty profilaktyczne dla przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży, wyrównywania szans społecznych, walkę z trudnym analfabetyzmem czy też inne programy naprawcze. Podpisano absolwenci szkoły 52, rocznik 94-95. Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć coś od siebie. Przykro jest, bardzo przykro jest słyszeć słowa, że nowa huta to naród wymarły. To bardzo boli, Pani Prezydent. Jak widać, to nie jest prawdą, bo ja tutaj jestem. Ja jestem z Nowej Huty i ja, proszę Państwa, żyję. Ja żyję. Państwo też są z Nowej Huty i żyjecie. Nie widzę tutaj żywych trupów. Nie rzucajcie nas do podziemi. Tak się nie robi, Pani Prezydent. A naszych dzieci proszę nie zrzucać do slumsów. Bo nie rozumiem, w liście jest napisane do nas, do Rady Szkoły, do Rady Rodziców, do Pani Dyrektor. Pomoc psychologiczna. Pytam kiedy? Bo cała burza trwa już teraz. Dzieci już teraz płaczą. Mamo, co będzie? Ja nie chcę iść do innej szkoły. Kiedy nadejdzie ta pomoc? Kiedy mój syn wpadnie w depresję? Czy dzieci z problemami Aspergera nie będą miały w ogóle pomocy psychologicznej, a ich matki nie mają już dzisiaj siły? Czy Pani Prezydent zapewni im pomoc psychologiczną? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę, spróbujcie Pani się znaleźć w tych 2-3 minutach, bo po prostu jest już strasznie. No bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja chciałabym zaprezentować stanowisko absolwentów Szkoły 52 uczniów zespołu szkoły nr 14, którzy poprosili nas o przeczytanie tego listu. Bardzo proszę o minutę. Zwracamy się do Państwa w sprawie likwidacji szkoły podstawowej nr 52 w Krakowie, osiedle Dywizjonu 303. Będąc absolwentami szkoły, jednocześnie mieszkańcami osiedla, prosimy o powstrzymanie decyzji likwidacji szkoły. Szkoła podstawowa nr 52 ma 30 lat. Przez ten czas złożyły przejście z nią dwa pokolenia.
Ludzie wybierają tę szkołę dla swoich dzieci, ponieważ sami uczęszczali do nich i wiedzą, jak wygląda w nich edukacja. Jako absolwenci uważamy, że szkoła dała nas wiele dobrego. Zmotywowała do dalszej nauki w gimnazjum. Nauczyła nas tolerancji dla drugiego człowieka, pomagania innym wielu życiowych wartości. Mamy świadomość, że wielka zmiana otoczenia jest dla dzieci ogromną traumą. Może też źle wpłynąć na jej dalszy rozwój psychiczny i emocjonalny. Zbyt duża ilość uczniów w szkole tło spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa w placówce. Wspaniała kadra, dobrze wykwalifikowani nauczyciele stracą pracę. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, serdecznie prosimy o ponowne przemyślenie decyzji o likwidacji placówki. Dołączamy podpisów uczniów gimnazjum nr 36 i absolwentów szkoły. Szanowni Państwo, to napisały dzieci, które uczą się za ścianą, które jeszcze 2-3 lata temu uczyły się w naszej szkole. Nie bez powodu ja czekam ten list. Szanowni Państwo, zostałam poproszona o przeczytanie tego listu, dlatego że również jestem absolwentką tej szkoły. Skończyłam ją 20 parę lat temu, kiedy tak jak była już tutaj o tym mowa, był to moroch, było 2500 dzieci. Bardzo proszę, nie wracajmy do przeszłości, nie wskazujmy naszych dzieci na naukę w przepełnionych salach. W tym momencie mamy 20 uczniów w klasie. Myślę, że jest to liczba optymalna. Bardzo proszę, szanowni Państwa, o pomoc. My rodzice, dzieci, szkoły 52 błagamy o pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pomocniczych. Nie ma pani, tak? Nie ma. Rozumiem. To jeszcze pani Ewa Wiśniewska. Wyższych wyników w Krakowie. Jesteśmy bardzo blisko wyniku województwa, właściwie w niektórych aspektach nawet ten wynik przewyższony i jesteśmy na równi z wynikiem gminy. Tak podane informacje, ważne, że rzetelnie podane informacje są dla nas najważniejsze. Ja mogę wystąpić również tutaj co najmniej po gminnej roli. Po pierwsze jako społeczny wicedyrektor tej szkoły, a po drugie jako mama absolwenta tejże szkoły. Mój syn, a nie tylko mój syn, inne dzieci z naszej szkoły nie wybierało gimnazjum, które jest w Bremieniu. Wybierały gimnazja, które są naprawdę dobre i które są naprawdę liczące się, aby tych gimnazjum się dostać. Mój syn skończył gimnazjum w Żuławach. Dostał się do drugiego liceum. W tej chwili jest studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. I nasi uczniowie, tak jak i moje dziecko, kończyli tę szkołę nie tylko edukując się dalej w gimnazjum rejonowym, ale przechodzili też, tak jak powiem, do gimnazjum zagrożeńskiego. Ja bardzo przepraszam, a wielka dalej wypadła, jakby z obra, to jest proszę dać mi skończyć. Przechodzą również do gimnazjum numer 2, numer 16, a więc jak Państwu wiadomo, do dobrych gimnazjum. Rokrocznie otrzymuję podziękowania od dyrektorów szkół za fantastyczne przygotowanie naszych dzieci do wyjścia do roku na kolejnym etapie edukacyjnym. To nie są słowa i to nie są papiery, które są dla nas wszystkich nieważne i dosyć użyteczne. To, proszę Państwa, jest wynik naszej ciężkiej pracy. Wynik naszej pracy, która przekłada się na kolejne sukcesy uczniów. Pani wiceprezydent powiedziała nam o tym, że program naprawczy został przygotowany przez urząd. Przepraszam, nie miałam sposobności zajrzeć do tego programu, chyba dlatego, że nie została przedstawiona. Natomiast my jesteśmy świadomi niedoskonałości.
pozwolę sobie jeszcze jedną wypowiedzieć. Jesteśmy świadomi niedoskonałości, bo człowiek, który nie ma świadomości o tym, że robi błędy, te błędy będzie popełniał i nie będzie umiał ich poprawić. My mamy taką świadomość i program naprawczy, który wdrażamy, służy temu, aby podnieść jakość kształcenia w naszej szkole. Mówiąc tutaj bardzo wiele o szkołach, o klasach integracyjnych. My takiej klasy nie posiadamy, ale prowadzimy działania, prowadzimy naukę takich uczniów, którzy mają bardzo podobne problemy. Jesteśmy tańsi dla miasta, bo nie zatrudniamy nauczyciela wspomagającego. Sami radzimy sobie z tymi problemami. I w tej chwili, kiedy tacy uczniowie, o których wspomniałam tutaj na początku, pani Rejestra pierwszy, jak Mikołaj, którego uczę języka polskiego, tacy uczniowie osiągają pewne wyniki. Proszę Państwa, to może zgodę kończąc już, powiem tak. Dwa miesiące temu z rąk pani wiceprezydent odbierała nagrodę pana prezydenta. Tutaj w tej sali. Dokładnie nie ma z tego miejsca. Brakowało mi przy tym pan prezydent sukcesów jakiejś naszej pracy i życzyła pomyślności placówce, tak wspaniałej placówce z 8 Dywizjonu 303. Czy wystarczy dwa miesiące, żeby zmienić tę decyzję? Bardzo Państwa proszę o zgłoszenie tego projektu. Pan Paweł Czegatowski, bardzo proszę. Jeśli można, 2 minuty. Będę sygnalizował. Przepraszam, to w sprawie formalnej. Nie, ale to nie, proszę Państwa, tam jakieś zasady się nie pozabiamy. Bardzo proszę, panu. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę pana głosu, żeby się streszczał. Proszę panowie radni, bardzo proszę, dajmy panu mówić, jest panie radny Wilk, Kosinka czeka, pan Zegarkowski, proszę pana. Bardzo proszę pan ma głos, pół minuty dodatkowo, bo przedstawiali pan. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, moje nazwisko Zegarkowski Paweł. Jestem związany z tym miejscem, to się będę regionu 303 od już prawie 20 lat, a tutaj na posiedzeniu Rady Miasta występuję kolejny raz w podobnej godzinie po podobnej sprawie szkół. Zdarzyło się, że uczestniczyłem w prawie wszystkich posiedzeniach Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Tam też poznałem bliżej pani prezydent niektórych z państwa, co mnie bardzo cieszy. Ale do konkretów, mam dużo konkretów przygotowałem się, proszę Państwa, tutaj lekcję odrobiłem zadanie. Powiem, że w porównaniu do niektórych z Państwa zupełnie inaczej. Dlatego pokazuję coś, co nazywa się diagnoza szkół podstawowych gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, szkół dwie. Proszę Państwa, nikt Wam tego nie powiedział, niektórzy z Was to wiedzą, bo dużo rozmawiali na ten temat, niektórzy z Państwa byli na okrągłym stole. Pani prezydent dzisiaj nie powiedziała o tym, że na okrągłym stole pojawiła się za wrześniu, 4 września, diagnoza numer 1, która różni się od diagnozy, którą niektórzy Państwo mają się przy sobie. Diagnoza numer 2, ta diagnoza jest listopada. Ta diagnoza, proszę Panią, podobnie jak problemy kibicowskie, jest ważna, bo te szkoły że w tej diagnozie numer 2 są na zupełnie innym miejscu. Po to Wam to pokazuję, żeby szanowni Państwo wiecie, po to byłem na okrągłym stole, żeby dowiadywać się, że manipuluje się wiadomościami właśnie w taki sposób. To jest argument mój. Drugi argument mój, to chcę Państwa przekonać, również Państwa, którzy nie uczestniczyli w tych spotkaniach, w których również uczestniczyłem jako społeczny doradca Pana Prezydenta, Pani Prezydent, bo dostałem takiego grona, za to bardzo dziękuję, że konsultacji społecznych, proszę Państwa, przez ostatnie pół roku, a nawet roku nie było. Były informacje społeczne. Tak wyglądały nasze spotkania przy okrągłym stole, tak wyglądały szczególnie nasze spotkania z Panią Prezydentem. Ona nas informowała o zamiarach, ale my nie mieliśmy szans porozmawiania o problemie również na przykład szkoły podstawowej nr 52. Dopiero rozmowa rozpoczęła się 28 wieczorem o 16, 28 grudnia o 16, kiedy zapytałem pani prezydent,
czy na pewno wiadomości, dane są sprawdzone, bo te dane, które były wysłane, które są w uzasadnieniu do likwidacji szkół, między innymi Pani prezydent powiedziała mi tak, te dane są sprawdzone. Osoba, która miała je sprawdzić, to pani Krótka Sandowska. Ja też szybciutko pojechałem do szkoły podstawowej nr 52 jako rodzic i sprawdziłem, proszę Państwa, te dane. Te dane są nierzetelne i nieprawdziwe. Ponad tylko jedną daną czasu jest mało. 2,59 godzin lekcyjnych odbywa się w sali. Tam się odbywa od 8 do 15 w większości sal odbywają się lekcje. A dlaczego pani prezydent ma inne wiadomości? To już proszę Państwa, już Państwu mówię. Dlatego, że zlecone przez Wydział Edukacji, proszę Państwa, zlecone stworzenie systemu informatycznego, który nazywa się ładnie SIO, naszego krakowskiego systemu, nie przewiduje, proszę Państwa, nie SIO, bo SIO to nie jest krakowski, SIO, dobrze, niech będzie SZSO, nie przewiduje, proszę Państwa, godzin tracionych. Więc godziny, w których dzieci są w szkole, w klasie, godziny, w których nauczyciele pracują, nie są wzięte w diagnozie pod uwagę. Ostatnie jeszcze dwa zdania. Nie jest wzięte w diagnozie pod uwagę w ogóle sprawa wychowawcza. Nie jest podana pod uwagę, a myślę, że wychowani tutaj radni, którzy z tej szkoły są absolwentami, myślę, że sami świadczą o tym, jak wychowuje ta szkoła. Dlatego bardzo panu Jerzemu dziękuję za ten głos, bo on był naprawdę budujący. Dodam jeszcze, bardzo proszę już powiedzieć, bo już to tak ja tylko miałem kilka głosów odnoszących się do Państwa radnych, ale odnoszę się tylko do jednego. Do Pani radnej Jandos, bardzo przepraszam, że się odnoszę, ale proszę mi uwierzyć, że latające maczety tam w parku, tam na tym osiedlu to poważny problem. Również w kwestii Patryka, który chodził do tej szkoły niedawno i który chodził tam do 5, nosił ze sobą maczetę, potem do 6, nosił ze sobą maczetę i proszę Panią, proszę mi uwierzyć, że to są poważne problemy. I proszę nie mylić problemów nauczania początkowego w typie 1-3 z problemami nauczania uniwersyteckiego, bo jednak to zupełnie inne. Dziękuję bardzo. 4,5 minuty, ale to. Bardzo proszę pan Dominik Pajewski, bardzo proszę. Bardzo proszę, Dominik Pajewski, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja panie tutaj. Ja strasznie przepraszam, że zabieram głos tak późno, bo może się okazać, że 7 godzin, które państwo tutaj spędziliście, były bezcelowe. Panie prezydent, lista szkół przeznaczonych do likwidacji była opracowana na podstawie diagnozy. Czy pani prezydent ma świadomość, że diagnoza nie obejmuje wszystkich szkół krakowskich? Nasi eksperci rodziców, pracujący społecznie, znaleźli szkołę, gimnazjum przy ulicy Ułonów, które nie jest ujęte w diagnozie. Mam pytanie, czy Wydział Likwidacji kupił także jakieś inne szkoły? Być może ta szkoła jest na pierwszym miejscu, być może ta szkoła jest na ostatnim miejscu w rankingu. W naszej opinii ten ranking nie ma większego sensu, więc nie wiem, czy 7 godzin spędzonych tutaj przez Państwa miało sens. Dziękuję. Gimnazjum nr 73, panie prezydent. Do sprawdzenia ulica Ułanów. Nie rzeczywiście pani, ale dziękuję, że już 13 godzin prawie. Szanowni Państwo, jeszcze mam jedną osobę. Pan Witold Lekielski, bardzo proszę. I tak nam się dzisiaj zapowiada. Bardzo proszę, Wini. Przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rada. Mówicie tutaj Państwo o tym, czy szkoła jest dobra, czy szkoła jest zła. Chciałbym Państwu troszeczkę powiedzieć, byście, chciałbym zapoznać, byście troszeczkę zmienili podejście. Zacznijmy myśleć raczej o tym, która szkoła jest potrzebna, a która szkoła jest niepotrzebna. Została wykonana diagnoza i okej, ja się z tego cieszę, bo to jest pewna wartość, która wynika, w jakim jest w tym miejscu.
Ale, drodzy Państwo, podstawą do tego, czy szkoła musi być budowana, czy nie, jest to, czy w danym osiedlu, w danej dzielnicy, na przykład potrzeba czterech szkół, czy trzech szkół, prawda? Jeżeli potrzeba trzech szkół, a są cztery, wtedy można posiłkować jedną szkołę, zlikwidować jedną szkołę najgorszą. Natomiast w przypadku szkoły 52 jest to jedyna szkoła. Ja przyznam szczerze, że ta szkoła ma drogę do nadrobienia, ale to jest jedyna szkoła. I dlatego niestety trzeba z nią pracować, trzeba ją zmieniać. Trzeba pomóc jej się zmienić i była dobrą szkołą, to jest jedyną szkołą. Nie może być tak, że jakieś osiedle staje się osiedlem bez szkoły podstawowej. Szanowni Państwo, jest to rada. Są trzy sposoby zmieniania w ogóle sytuacji w szkołach. Pierwsza rzecz to likwidacja. Jeżeli to jest sytuacja taka jak w szkole 52, proszę powoli mówić, ponieważ pierwsza szkoła samorządowa, szkoła stowarzyszeniowa. Ale drodzy Państwo, to wymaga przygotowań. To wymaga tego, aby stowarzyszenie zostało zarejestrowane, aby miało status szkoły publicznej. To wymaga przyjęcia budynku na zasadach, które sprawi, że stowarzyszenie będzie mogło taki budynek utrzymać, tak? Finansować się z dotacji, którą będzie prowadzić. To oznacza, że stowarzyszenie darmowe nie jest najlepszym rozwiązaniem w tej chwili, bo po prostu jest za duże ryzyko, żeby... Problem taki, że samochody stojące sprawiają problem dorosłym w przejściu przez ulicę. Demograficzne dane, jak już było wspomniane, zostały zdiagnozowane w sposób nieprawidłowy, o czym będzie mowa. Szkoła podstawowa jest usytuowana właśnie w taki sposób i nie ma tam małej ilości dzieci, ponieważ jest ponad 200 dzieci, 208 dzieci na dzień dzisiejszy. W ostatnich latach przeprowadziliśmy liczne remonty, częściowo zostały wymienione okna, podłogi, schody, drzwi wejściowe, meble, sprzęt, wzbogacona została baza dydaktyczna. Mamy tablice interaktywne, projektory, ekrany, tablice bezpyłowe, szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Stworzona została przepiękna pracownia do zajęć pozalekcyjnych dzięki środkom uzyskanym właśnie z Unii Europejskiej. Znaczna część inwestycji została pokryta ze środków własnych, ponieważ szkoła od wielu, wielu lat prowadzi wynajem pomieszczeń. Przez lata mieściła się u nas Krakowska Szkoła Wyższa. Obecnie szkoła językowa zajmuje 7 klas na piętrze. W związku z tym ilość pomieszczeń, jaka była brana pod uwagę, proszę Państwa, to była 19, a my zajmujemy pomieszczeń tylko 13. W związku z tym jest różnica aż 7 pomieszczeń w przeliczeniu później na uczniów. Szkoła dysponuje wyjątkowo ładną salą gimnastyczną, świetnie wyposażoną. Szanowna Pani, już 4 minuty miały, bardzo proszę kończyć, bo jest świetnicą szkoły. Pani prezydent powiedziała na pytanie uczennicy o dwuznamowość na spotkaniu, że takowej nie będzie. Proszę Państwa, szkoła...